Katarzyna Kurek, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Radom jak Radom grał z Wartą Poznań w finale baraży o awans do PKO Ekstraklasy. 2-0 dla gospodarzy. Dwa gole po rzutach karnych. Oba zostały podyktowane po analizie VAR. Radom jak Radom przegrał z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim i na sezon 2020-21 pozostaje w Fortuna pierwszej lidze. Mecz rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla Warty, która w pierwszym kwadransie niemal nie schodziła z połowy Radomiaka. Goście natomiast ograniczyli się w tym czasie do defensywy. Mimo dużego upału miejscowi narzucili wysokie tempo gry, chcąc jak najszybciej wyjść na prowadzenie. Od 15 minuty Radomiak w końcu zaczął grać śmielej, dłużej utrzymywał się przy piłce, ale brakowało konkretów. Najlepszą sytuację Radomiak miał w 38 minucie. W pole karne dośrodkował Leandro Rossi. Piłka trafiła pod nogi Mateusza Cichockiego. Ten oddał strzał, ale górą był golkiper Warty. I do przerwy był wynik bezbramkowy. Drugą połowę lepiej zaczął Radomiak. To podopieczni Dariusza Banasika byli aktywniejsi na placu gry, ale znowu brakowało ostatniego podania i wykończenia. W momencie, kiedy Radomianie mieli przewagę, gola zdobyła Warta. W 64 minucie zabrzmiał gwizdek sędziego. Bartosz Frankowski czekał na decyzję VAR-u, a chwilę później sam podbiegł do monitora, aby obejrzeć sporną sytuację. Na powtórce, ku ogromnemu zdziwieniu piłkarzy Radomiaka, dopatrzył się faulu Dawida Abramowicza na Łukaszu Spławskim. Jedenastkę na gola zamienił Mateusz Kupczak, choć Cezary Miszta był bliski obronienia tego uderzenia. Radomiak próbował odpowiedzieć. Strzelał Rafał Makowski, dla którego był to ostatni mecz w zielonych barwach, czy Mateusz Michalski. Te uderzenia były jednak niecelne. W 82 minucie znów główną rolę odegrał sędzia Frankowski i system VAR. Arbiter, który był około 4 metry od akcji, na własne oczy nie widział przewinienia zawodnika Radomiaka. Zobaczył je dopiero po analizie na monitorze i podyktował kolejny rzut karny. Pewnym egzekutorem znów był Kupczak. Z kontrowersyjnymi decyzjami arbitra nie mógł pogodzić się trener Banasik, który obejrzał czerwoną kartkę i końcówkę spotkania musiał oglądać z trybun. Radomiak w ostatnich minutach próbował zdobyć choćby gola kontaktowego, ale był wyraźnie rozbity i nie znalazł sposobu na defensywę Warty. Radomianie muszą obejść się smakiem. Na Ekstraklasę czekają 35 lat i poczekają przynajmniej jeszcze jeden sezon. Warta natomiast awansowała na najwyższy szczebel rozgrywek po 25 latach. Walkę piłkarzy Radomiaka na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim kibice Zielonych mogli oglądać na wielkim telebimie ustawionym na placu Koraciego w Radomiu. Zobaczcie, jak Radomianie dopingowali naszą drużynę. Są emocje, myślę, że w drugiej połowie będą lepsze. Tutaj jest atmosfera. Trzeba zostawić na pewno dużo serducha, ambicji, woli, walki, żeby ten mecz ułożył się nam po naszej myśli. Emocje są duże i liczę, że to się dobrze dla nas skończy. Jest bardzo duży stres, bo jak nie awansujemy, no to na pewno będzie wielki niedosyt. Czekamy na pierwszą bramkę na pewno. Tak. Walczą dalej, tak oczywiście. Kibice są zawsze z nimi i wszystko w temacie. Dziękuję Wam za walkę, jestem z Was bardzo dumny. Są rewelacyjni i nie grają dalej, tak. Trzymamy za nim, jesteśmy z Radomiakiem całym sercem. Żeby wygrywali i żeby byli jeszcze lepsi. Zawsze za Radomiak i będzie za Radomiak. Jesteśmy z Wami, Radomek, jesteśmy z Wami. Zniknie jeden z najbardziej newralgicznych punktów w naszym mieście. Na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Czarnieckiego z Folwarczną powstanie sygnalizacja świetlna.
Będą światła na przejściu dla pieszych przy ulicy Czarnieckiego w okolicach skrzyżowania z ulicą Folwarczną. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na zainstalowanie sygnalizacji świetlnej. Do tej pory było to bardzo niebezpieczne przejście. Wszyscy wiemy, jak wygląda Czarnieckiego. Ulica, która jest obłożona naprawdę sporym ruchem. Do tego wszystkiego kierowcy tirów, którzy niekoniecznie wybierali obwodnicę, niedawno powstałą obwodnicę wokół naszego miasta, woleli pojechać tą starą trasą. W tym momencie troszeczkę ułatwimy pieszym przejście przez ulicę Czarnieckiego. Powstanie tam przede wszystkim nowe przejście dla pieszych. Dodatkowo powstanie tak zwane oświetlenie dedykowane, które poprawi widoczność pieszych nocą. Powstanie przejazd rowerowy oraz łącznik tego przejazdu z pętlą autobusową linii numer 15, która znajduje się oczywiście na Wasynie. Do tego wszystkiego nowy sterownik, który mam nadzieję pozwoli na to, aby ta sygnalizacja działała bez najmniejszego zarzutu. Na oferty Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji czeka do wtorku 11 sierpnia do godziny 10. Na realizację robót wykonawca będzie miał 75 dni od podpisania umowy. Rewitalizacja przedwojennej siedziby fabryki broni nie dojdzie do skutku. Agencja Rozwoju Przemysłu wycofuje się z projektu. W zamian proponuje rozbiórkę starego gmachu i wybudowanie nowoczesnego centrum biurowo-usługowego. Na początku tygodnia władze Agencji Rozwoju Przemysłu, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z regionu i władze Radomia wzięły udział w spotkaniu dotyczącym dalszych losów dawnej fabryki broni. ARP wycofało się z projektu zakładającego rewitalizację budynku. Agencja zaproponowała jednak wyburzenie prawie stuletniego budynku i postawienie w jego miejscu nowoczesnego biurowca. Z tym pomysłem nie zgadza się poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Od zawsze była mowa, że ten budynek zostanie wyremontowany, że ten budynek z nakładem pieniędzy zostanie wyremontowany bez względu na to, ile to będzie kosztować. Ta decyzja, bądź kierunkowe podjęcie tej decyzji, pokazuje, że po prostu budżet ARP na te inwestycje jest pusty. Nie ma pieniędzy i nikt nie chce już podejść konkretnych dat. Poseł odnosi się również do ważnego w aspekcie historycznym miejsca znajdującego się przy dawnej siedzibie fabryki, czyli o pomniku poświęconym zamordowanym pracownikom. Czy ktokolwiek pytał Radomian o to, jaki mają związek z tym budynkiem? Czy ktokolwiek chciał wysłuchać i skonsultować tej decyzji z mieszkańcami Radomia? To, że ten budynek jest wpisany w historię naszego miasta, wiemy wszyscy. Agencja Rozwoju Przemysłu chce w tym miejscu stworzyć nowoczesne centrum biurowo-usługowe. W nowym budynku powstałaby powierzchnia biurowa klasy A, znalazłoby się tam również miejsce dla restauracji czy kawiarni, sklepów, a nawet hotelu. To już jeden z końcowych etapów prac. W Centrum Rehabilitacji przy ulicy Narutowicza trwają roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Obiekt zacznie funkcjonować w przyszłym roku. Dobiegają końca prace przy budowie Centrum Rehabilitacji, a w budynku przy ulicy Narutowicza trwają obecnie prace wykończeniowe, w tym tynkowanie, malowanie, układanie płytek, montaż instalacji, wentylacji i klimatyzacji. Dokończenia wymagają również drogi wewnętrzne i parking oraz ogródek rehabilitacyjny. To są prace budowlane. A do tego są jeszcze kwestie dotyczące wyposażenia Centrum Rehabilitacji i tutaj 4,5 miliona w budżecie miasta zapisane jest na przyszły rok, więc w tym roku najprawdopodobniej ogłosimy jeszcze przetarg, ale jeżeli chodzi o samą realizację, dostarczenie tego sprzętu i zapłata za sprzęt będzie musiała nastąpić w przyszłym roku, co także oznacza, że faktycznie Centrum Rehabilitacji rozpocznie pracę dopiero w roku 2021. W budynku przy Narutowicza znajdą się oddziały rehabilitacyjne przeniesione z ulicy Giserskiej, czyli łącznie 54 łóżka oraz poradnia rehabilitacyjna. Na pewno przeniesiemy wszystkie poradnie tak zwane urazowe, żeby pacjent nie musiał podróżować po szpitalu, żeby zrobić zdjęcie rentgenowskie czy jakiś inny chociażby tomograf. Chcemy, żeby to wszystko odbywało się w jednym miejscu, a jednocześnie przeniesienie poradni ze starego miejsca spowoduje, że w starym budynku szpitala pojawią się nowe przestrzenie i my już dzisiaj myślimy, co z tymi przestrzeniami możemy zrobić. Nie ukrywam, że myślimy o drugim oddziale wewnętrznym, jak również myślimy o dodatkowej pediatrii. Prace budowlane w Centrum Rehabilitacji rozpoczęły się w 2018 roku. Koszt całej inwestycji włącznie z wyposażeniem powinien zamknąć się w kwocie około 45 milionów złotych. Nie będzie już izolatorium dla chorych bądź z podejrzeniem COVID-19 w hotelu Iskra na Plantach. Zamknięta na tym odcinku droga została otwarta.
połowie kwietnia tego roku radomski szpital specjalistyczny utworzył izolatorium w hotelu Iskra przy ulicy Planty na polecenie wojewody mazowieckiego. Przebywali tam pacjenci z potwierdzeniem lub podejrzeniem koronawirusa, którzy nie wymagali leczenia w szpitalu. Właśnie wygasła umowa pomiędzy szpitalem a właścicielem hotelu Iskra. Dlatego izolatorium w tym miejscu zostaje zlikwidowane. A jak poinformowała nas Katarzyna Piechota-Kaim z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, nie ma konieczności przedłużenia tej umowy, ponieważ w ostatnim czasie w izolatorium nikt nie przebywał. W związku z tym od dziś został otwarty dla ruchu odcinek północnej jezdni ulicy Planty od Trauguta do skrzyżowania z Jaracza. Na odcinku biegnącym obok parku Planty i hotelu Iskra została przywrócona standardowa organizacja ruchu kołowego, czyli możliwość jazdy od ulicy Trauguta w kierunku zachodnim, a dla rowerów w obu kierunkach. Ponownie zostały otwarte również wszystkie ciągi piesze. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na pogodę i do zobaczenia.